W najnowszym tygodniku Gazeta Polska sędzia Iwulski faworyzował esbeków. Opozycja chce zrobić go pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Ponadto w numerze koniec ery Gersdorf. Rozmowa z prokuratorem Bogdanem Święczkowskim. Wywiad z prezesem Poczty Polskiej. Tomasz Grodzki przerażający cynizmem marszałka oraz polska cybertarcza. Z tygodnikiem dodatek historyczny, kiedy skończyła się II wojna światowa. Gazeta Polska. Tygodnik w prenumeracie cyfrowej, teraz tylko 6 zł za miesiąc.